tym roku dokładnie statek płynie do Kędzierzyna Koźla na remont. Całe dno musimy wymienić do linii wodnej, żeby statek dalej służył młodym adeptom żeglarstwa i Opolanom. I dziękuję bardzo, że Państwo z całego miasta naszego Opola, z całego województwa, z całej Polski, z zagranicy przychodzicie i mi pomagacie, bo naprawdę statek już służy 44 lata harcerzom i chciałabym, żeby jeszcze następne 100 lat służyło, bo moja córka Ania się tym zajmie i płyniemy dalej. My zapraszamy na dzisiaj, na sobotę, bo dzień zadusznych jutro i w niedzielę też jeszcze będziemy do późnego wieczora i też wszystkich bardzo zapraszamy. A już jak można powiedzieć, bardzo dziękuję za każdą złotówkę, którą Państwo zostawiacie na remont barki, bo naprawdę to jest dużo i ja nadziei nie tracę, że na pewno statek popłynie do Kędzierzyna Koźla. To, co jest charakterystyczne tutaj od wielu, wielu lat, to są różnego rodzaju inicjatywy, przedsięwzięcia, mówię chociażby o kwestach. Drugi rok funkcjonuje kwesta na rzecz cmentarza przy ulicy Wrocławskiej. W tamtym roku sprawdziła się fantastycznie. My jako partner tego przedsięwzięcia, zakład komunalny, współpracujemy z organizatorami kwesty i muszę powiedzieć, że na cmentarzu przy ulicy Wrocławskiej widać już efekty tej kwesty. My jako administracja cmentarzy do tej kwesty również się dokładamy. W ubiegłym roku na przykład opłaciliśmy dokumentację renowacji krzyża, który funkcjonuje na cmentarzu przy ulicy Wrocławskiej, a więc współpracujemy i bardzo się cieszymy, że ta kwestia działa. Natomiast to nie jest jedyna kwesta, która tutaj funkcjonuje. Mieliśmy wnioski o zgody, oczywiście nikomu nie odmawialiśmy. Organizacje, które od lat kwestują na cmentarzu na Półwsi, robią to nadal i oczywiście są niezawodni harcerze. Od wielu, wielu już lat wystawiają się ze swoim kramem, zbierają znicze, działalność ich statutowa na ich potrzeby. Nie robimy tutaj żadnych ograniczeń. Jedyne ograniczenie i tego trzymamy się rzeczywiście żelaźnie, to jest kwestia wpuszczania tutaj samochodów na cmentarz na Półwsi. Nie robimy tego.